ta plazma dziś chodząca, dziwisz. Załapał się z koziej wólki, skądś tam Maków czy ktoś na sekretarza Wojtyły. W efekcie tamten już umarł, a Macharski, nie Macharski, tylko Dziwisz zostaje na stolicy arcybiskupiej w Krakowie. Jak patrzysz na tego człowieka, to na kogo on ma kwalifikacje? Jakby tu trzeba kibel było odepchać, odepchałby panu kibel? Nie wiedziałby, w której stronę rurę wepchać. Po prostu głupi jest i do tego leniwy. I to widać, jak się wypowiada, że to jest taki rodzaj karierowicza. Z Makowa wyciągnięty jako sekretarz Wojtyły. No i kto? Pan umarł, przejmuje sedę, siedzisko swojego pryncypała. Nie jest interes. Pyta, jaki interes miał Wojtyła, że takiego ćmoka ze sobą brał. Bo są ci, którzy mówią, że to też Żyd. Pan Braun, że ma Wojtyłę za wujka. Nie wiem, może zmyślone opowieści. Ale wychodzi, że jakoś dziwnie ten świat w Polsce nam się tutaj układa. A co musimy wiedzieć, że Żydzi wobec nas mają dług wdzięczności, który bardzo po żydowsku wykorzystują, żeśmy ich nigdy z Polski nie wygnali. I w czasach, w których byli gnani z całej Europy, polscy władcy ich przejmowali, bo też mieli w tym interes. Przypisuje się to Polakom jako cnota i miłość, tymczasem była to słabość. Nie robiliśmy wtedy tego, co należało się zrobić. Być może ta dojrzałość dopiero przed nami. Jakieś tam opowieści, że w 1968 roku Żydzi byli stąd wygnani, to jest tylko opowieść. Nie ma żadnego potwierdzenia fakta. To była interes. Dla Żydów było interesem wtedy się stąd ewakuować. A jak nie, no to wolałeś zostać tu, to zostałeś. I masz to, co masz dzisiaj. Że konsekwencja jest dzisiaj dla nas taka, że musimy znosić, że Żydzi okazują nam na swój sposób perfidię, dlatego że się nas nie boją, bo wiedzą, że jesteśmy głupi. Że kit zawsze łykniemy, że kłamstwa zawsze przyjmiemy, że nas można okraść, zbałamucić i jeszcze będziemy ich po rękach całować. Władze duchowne to robią. Po nogach i mówić jaśnie Pani. Albo pozwolimy do siebie mówić Pan. Jak Wojtyła pozwolił, żeby mu w parlamencie rabin gadał: Panie Wojtyła, tam trzeba krzyż przywrócić. Nie przywrócić, tylko przewrócić i wynieść krzyż z Oświęcimia. A Dziwisz, niech pan tu stanie bliżej i do zdjęcia przy Wojtyle go ustawia. Widziałeś sekretarza? To nawet za ochroniarza nie mógł czynić. Ale doczekał się. Wojtyła w testamencie pozdrawiał dwie osoby tylko. Rabina Izraela i swojego Stasia Dziwisza. Dwie osoby. No to widocznie tam się przy nim dobrze kręcili. Rzecz jest, że Żyd z Żydem interes potrafi kręcić. Będą się o pieniądze kłócić. Jeden na drugiego będzie nadawa. Ale zawsze znajdą trzeciego, na którym te swoje spory wykorzystają, żeby im służył. Goj się musi jakiś znaleźć. Kogoś trzeba gojem zrobić.